Mam niezwykłą przyjemność przedstawić Wam mojego przyjaciela, księdza Krzysztofa Kralkę. Poznałam go wiele lat temu i pamiętam, jak bardzo Duch Święty mnie zainspirował, jak usłyszałam pierwszy raz jego kazanie. Krzysztof, jesteśmy w jednej parafii. Tak. Polska jest Twoja. O. Ja wierzę, że wypełniasz Boży plan i jesteś bardzo wyraźnie przez Boga wybrany dla tego kraju. Mógłbyś nam coś powiedzieć o tym, co widzisz, co Bóg robi w Polsce w tych ostatnich latach? No, dla mnie to było takie duże zaskoczenie, właśnie Boże zaproszenie do takiej ewangelizacji, która no jest taka wyrazista i odbierana przez wielu ludzi. Ja zaczynałem moją posługę tutaj właśnie na Sławinku w Lublinie jako wikariusz, tuż po święceniach, 10 lat temu. Od takich prostych, małych spotkań ze studentami, wieczory chwały, pojawił się zespół Razem za Jezusem, tak bardzo oddolnie, tak bardzo prosto. I takim zaskoczeniem dużym było to, że Bóg to zaczął rozszerzać poza tą parafię, poza Lublin, poza kraj też. I te 10 lat, które minęło od moich święceń, to jest takie permanentne bycie zaskakiwanym przez Boga. To, co zauważyłem bardzo mocno, właśnie 10 lat temu, to takie wołanie Boga do stawiania kroku od religijności, od pobożności, od takich rzeczy opierających się głównie na tradycji, pozostających w przestrzeni tradycji, do wiary, do takiego wejścia w żywą, osobistą relację z Bogiem. Bóg wlał w moje serce takie pragnienie głoszenia słowa i ewangelizacji ludzi, którzy są w kościele, ludzi, którzy są w parafii, ludzi, którzy są na codziennej Eucharystii, ludzi, którzy mają pragnienia naprawdę, żeby po prostu służyć Bogu i robią to tak, jak potrafią. Robią to tak, jak są do tego przyzwyczajeni. Zaczęliśmy zakładać wspólnoty po ewangelizacjach, gdzie przeważająca ilość ludzi to byli bardzo tradycyjni katolicy. I widzenie tego, jak Bóg przemieniał ich, wprowadzając ich w głąb modlitwy Słowem Bożym, właśnie w czytanie Słowa, w rozważanie, w uwielbienie, w dzielenie się wiarą, to było niesamowite. I te 10 lat to jest nieustanne patrzenie z takim zachwytem na to, jakie pragnienia ma Bóg, żeby wiara się pogłębiała, żeby ludzie byli świadomi tego, co to znaczy, że są chrześcijanami, że są ochrzczeni, że mają śmiały przystęp do Ojca przez Jezusa Chrystusa. I to jest naprawdę niesamowite. I tak jak obserwuję też w Polsce, pojawiając się w wielu miejscach, to widzę właśnie to w wielu miejscach, że ewangelizacja, moc ewangelizacji, która jest w Polsce, to są działania naprawdę pogłębiające wiarę. Zobaczyłem dawno temu, że nowa ewangelizacja w Polsce ma bardzo jasny kierunek. Właśnie poprzez tych ludzi tradycyjnych, którzy są w kościele, poprzez ewangelizację tego środowiska, poprzez uzdolnienie tego środowiska do głoszenia, do dzielenia się wiarą, do formowania rodzin, dzieci, że dzięki nim jesteśmy w stanie z wielką mocą wejść w nową ewangelizację, szukając tych ludzi, którzy gdzieś tam Panu Bogu zginęli, odpadli od sakramentów, od modlitwy, od wiary. Więc to jest naprawdę dla mnie takie niesamowite, że Bóg się chce posługiwać, że Bóg daje patrzeć na to, jak zmieniają się ludzkie serca, jak ludzie są uzdrawiani, jak ludzie właśnie głoszą świadectwa tego, że Bóg pokazał sens życia, że Bóg pokazał sens wiary, że Bóg dał doświadczyć takiej potęgi wiary w codzienności. To są fascynujące rzeczy i to się dzieje w Polsce w bardzo wielu miejscach, przez bardzo wiele środowisk. I to, co ja widzę, to jest to, że to bardzo podobnie i że Bóg działa bardzo podobnie w wielu miejscach, powołując wielu ludzi, wiele wspólnot, wiele środowisk do tego, żeby robiły bardzo podobne rzeczy. To jest wspaniałe. Super, czyli Twoją pasją pierwszą jest rozpoznanie pragnień serca Boga, tak? I te pragnienia realizujesz i to jest niesamowite, bo to bardzo brzmi w tym, czym się dzielisz.
I też widzę, że rzeczywiście dużo jakby robicie w tej kwestii, żeby ludzi wprowadzać głębiej, głębiej w doświadczenie wiary. I no, jesteś pasjonatem w tym. To jest tak, że no reprezentuję środowisko kapłańskie, nie? Więc my znamy się z wieloma księżmi, byliśmy w bardzo podobny sposób formowani i bardzo wielu kapłanów ma taką wizję, że trzeba coś zrobić w parafii, prawda? Trzeba coś tym ludziom dać, nie? Czasami to ma taki sposób wyrazu, że trochę się stawiamy wyżej, że my wiemy, czego ludzie świeccy potrzebują, my wiemy, co dać, co wygłosić. Co to powoduje? To powoduje wiele działań, które, no może to będzie mocne, co powiem, ale wiele tych działań nie mają za wiele wspólnego z pragnieniami Pana Boga. I wiele z tych działań nie przynosi trwałego owocu. I to jest trudne w Kościele, bo my dysponujemy potężną siłą, zasobami ludzkimi, potężna ilość kapłanów, potężna ilość katechetów, potężna ilość ludzi, no takich, no na służbie Kościoła, prawda? Cała wielka struktura. Ale oczywiście wielka struktura, która tworzy różne spotkania, różne programy, różne rekolekcje. I jakie jest doświadczenie? No takie, że po wielu z tych rzeczach nic nie zostaje. Ja zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. Dlaczego z ambon pada tyle kazań, tyle konferencji. Bardzo często one nie zmieniają życia, bardzo często one nie karmią, bardzo często... I sam też tego doświadczyłem, czy słuchając, czy nawet głosząc, nie? Że człowiek wkłada wysiłek, coś przygotowuje i nic się, to nie rezonuje, nie ma przełomu, nie ma życia po tym. I jedno z największych odkryć, oczywiście w środowisku, które reprezentujemy, no to jest już dzisiaj oczywistość na szczęście, nie? Ale pamiętam jedno z takich największych odkryć, które mnie zdruzgotało i wiele nad tym siedziałem, myślałem, modliłem się. To takie jedno z największych odkryć to, że to, co żyje w Kościele, to, co daje życie, to jest słowo Boga i to jest dzieło Boga, nie? I że najważniejsze, co my w Kościele, jako odpowiedzialni, kapłani, liderzy, biskupi, katecheci, to, co jest najważniejszym naszym zadaniem, no to jest odkryć dzieło Boga. To jest zobaczyć Boże pragnienie. I jeżeli ja poprzez modlitwę rozeznania, kontemplację, bycie z Jezusem, znanie Jego serca, no poprzez relacje. Jeżeli ja odkryję, co pragnie Bóg, jeżeli ja w to wejdę i na tyle, na ile potrafię, dając to, co mam, mogę być niewiele, ale dając to, co mam, wchodzę w Boże dzieło i robię wszystko, by realizowały się Boże pragnienia, to nie ma opcji, żeby to nie wyszło. To nie ma opcji, żeby to nie przyniosło owocu. I myślę, że to jest jedno z najważniejszych wyzwań dzisiaj Kościoła na świecie, w Polsce, by szukać woli Bożej, by szukać Bożych dzieł, by szukać Bożych pragnień i nad nimi się skupić. Bo jeżeli Bóg pragnie czegoś, a my idziemy w coś innego, to my tracimy czas, to może tam jakiś owoc przyniesie, ale na pewno nie taki, jakby przyniosło pójście w tym kierunku. I to jest właśnie też takie piękne, że gdy widzi się nieraz, jak niewielkim wysiłkiem dzieją się wielkie rzeczy, no to człowiek się zachwyca, bo wie, że po ludzku nie jest w stanie tworzyć takich rzeczy. To nie są ludzkie rzeczy, że nieraz po prostu proste słowo, które dla wielu może się wydać banalne. Pamiętam kiedyś taką rozmowę z arcybiskupem Ozorowskim w Białymstoku. Dużo rzeczy żeśmy w Białymstoku robili. I słuchał wielu moich nauczań i homilii. Po którejś homilii, na którą mnie zaprosił, on przewodniczył liturgii, jak głosiłem, jemy kolację, on mówi, wytłumacz mi, mówi, jak to się dzieje. No, wydaje mi się, że my głosimy to samo. Wydaje mi się, że mówisz o takich banalnych, oczywistych rzeczach, że nieraz my w ogóle tego nie poruszamy, bo wydaje się to tak oczywiste. I mówi, dlaczego, jak ty głosisz, to przychodzą ludzie, dzieją się jakieś rzeczy. I on tak się uśmiechnął, rozłożył ręce, mówi, no a jak ja głoszę, to nie bardzo.
No i z jednej strony to mi bardzo zaimponowało, bo to było bardzo pokorne ze strony hierarchii, nie? Ale rzeczywiście coś w tym jest, że na pewno masz mnóstwo takich doświadczeń i wiele osób, które na to teraz patrzy, no to też, nie? Że gdy my słuchamy Boga, gdy my chcemy robić to, do czego On zaprasza, to idzie, to naprawdę działa. Bóg nas zaprosił do tego, byśmy zakładali wspólnoty, byśmy uczyli ludzi zakładać wspólnoty. I jak patrzę na 10 lat kapłaństwa i tak naprawdę 10 lat istnienia Przyjaciół Oblubieńca, no to przecież założenie przeszło 150 wspólnot, w których formuje się 12 tysięcy ludzi na codziennej medytacji Słowem Bożym. No przecież to jest kosmos. No jak to po ludzku zrobić? I wiele razy słyszałem, jak ludzie pytali, jak wy to robicie? Ja mówię, nie wiem, no Bóg nas do tego zaprosił, to robimy. Nigdy bym nie pomyślał, że będę mógł patrzeć na takie rzeczy, że nigdy bym nie pomyślał, że będę mógł patrzeć na taki dynamizm, na tempo. Oczywiście to teraz mówimy w takim wielkim skrócie i wszyscy, którzy się zajmujemy ewangelizacją czy formacją wspólnot, wiemy, ile też to trudu kosztuje, przechodzenia różnych oczyszczeń i tak dalej, nie? Ale 10 lat i patrzenia na takie rzeczy Boże, to nie jest codzienność, nie? W Kościele, że wielu ludzi bardzo dużo wysiłków wkłada, żeby jakąś jedną wspólnotę założyć czy coś. Nieraz nie idzie i w ogóle, a tu idzie, nie? Jakby na wszystkie pytania, jak wy to robicie, naprawdę staramy się słuchać Boga. Rada Generalna, która stoi na czele Przyjaciół Oblubieńca, ma jedno tak naprawdę najważniejsze zadanie. Gdy my się gromadzimy na obradach Rady Generalnej, to w większości nasze obrady to jest słuchanie tego, co Bóg mówi, do czego zaprasza. Jaki ma być temat roku formacyjnego, jaki ma być temat podręcznika, czego Bóg od nas chce na ten moment, jaką ewangelizacją mamy się teraz zająć. Jesteś kapitalnie w tym słowie świętego Pawła, drugi rozdział listu do Efezjan, że jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę, po to, żeby wypełniać dzieła, które On dla nas przygotował, nie? I ty właśnie to robisz. Szukasz mądrości Ducha Świętego, który ci mówi o tym, jakie dzieła Bóg dla ciebie przygotował. No, i myślę, mega. Że nie ma sensu robić innych rzeczy, nie ma czasu robić innych rzeczy. I duchowość, która jakby będzie poza tym, poza szukaniem dzieł Boga, poza wchodzeniem w dzieła Boga, nie będzie duchowością, która będzie dawała wolność, spełnienie, pokój, moc. No Bóg nam przygotował wielkie rzeczy. I nie wypali się, prawda? Bóg nam przygotował wielkie rzeczy w Jego dziełach. Amen. W Jego dziełach. To jest wspaniałe. Nie trzeba nic wymyślać. Jaka to jest wolność? Nie muszę nic wymyślać, nie? Mam wejść w relację z Bogiem, mam Go słuchać. Mam koło Niego usiąść, nie? To jest też ten obraz Marii i Marty, nie? Aha. Marta się krząta, wymyśla, robi, tu chce zrobić dla Ciebie to, tu chce zrobić dla Ciebie to, no spala się, nie? Ten wysiłek. Maria siedzi, robi to, co trzeba i ma w tym pokój. Aha. Lepsza cząstka. Tak, lepsza cząstka w tym sensie, że ona weszła w to, czego pragnął na ten moment Jezus, nie? Że tam nie ma negacji, że w ogóle nie wolno nam się krzątać i nic robić. Nie, no przecież jest wiele takich sytuacji, w których do takiego krzątania Jezus zaprasza. Ale na ten moment Jezus chciał tego, co zrobiła Maria. I dlatego to zadziałało. Super. A powiedz mi, współpracujesz z różnymi środowiskami, też we wspólnocie jest Twojej wielu kapłanów, ale też są ludzie świeccy. Opowiedz, jak księdzu współpracuje się ze świeckimi? Ja jestem palutynem, więc jakby to, co jest dla mnie naturalne, to, co otrzymaliśmy od naszego założyciela, świętego Wincentego Palutiego, który uczulał nas na to, że apostolstwo, w które mamy wchodzić, ewangelizacja, w którą mamy wchodzić, to jest ewangelizacja współpracy świeckich z kapłanami, z zakonnikami. I Palotti już przeszło 100 lat temu odkrył, że to jest droga Kościoła, nie? Długo przed Soborem Watykańskim II. I jakby to była łatwość, jakby przez charyzmat, czyli dar darmodany dla mnie w mojej wspólnocie, nie? Więc rzeczywiście staramy się zapraszać kapłanów i uczyć kapłanów współpracy ze świeckimi. Takiej współpracy, w której jest szacunek, w której jest uznawanie obdarowania,
w którym jest uznawanie tego, że świecki może być bardziej namaszczony od kapłana. Nie? To w wielu środowiskach nie jest oczywiste i w wielu środowiskach jest nie do przyjęcia w ogóle. Nie? Mhm. Natomiast to, na co Bóg pozwolił mi patrzeć przez te lata, to to, że tam, gdzie kapłan staje równo ze świeckimi, oczywiście nie umniejszając godności święceń, nie? Ale gdy staje równo w posłudze jako brat, jako współpracownik, który potrzebuje świeckich, żeby ewangelizacja była pełna, żeby ona była skuteczna, że potrzebuje świeckich, którzy no, mogą być dla niego prorokami od Boga, którzy powiedzą też jakby i zobiektywizują, no to to przynosi wielkie owoce. Przecież jeżeli my zostajemy sami, uważając, że święcenia same w sobie dają nam full i my nie potrzebujemy już niczego, jesteśmy już tylko od tego, żeby dawać, no to to przecież jest jedna z największych porażek kapłańskich, prowadzących do wypalenia, prowadzących do klerykalizmu, prowadzących do zupełnie nieskutecznej ewangelizacji. Do ewangelizacji został Kościół powołany, prawda? Ten Kościół jest różnorodny. Więc myślę, że nadal w Polsce i na świecie trzeba wkładać duży wysiłek, aby tworzyć te środowiska, które będą mieszanymi środowiskami, gdzie będziemy mieli współpracę świeckich, kapłanów, zakonników, starszych, młodszych, że dopiero wtedy taka ewangelizacja, która właśnie jest prowadzona przez Kościół, a taka wspólnota mieszana jest jakimś obrazem też Kościoła, że to wtedy będzie przynosiło dobre owoce. Nie? Więc ja dzisiaj sobie nie wyobrażam głosić samemu i robić ewangelizacji bez braci i sióstr, no bo tego mnie Bóg uczy przez te lata, że On tego chce. Więc jeżeli On tego chce, to bez sensu sobie wymyślać to inaczej. Nie? Wspaniale. A powiedz, walkę duchową toczysz na pewno w tym wszystkim. I co jest takim według Ciebie największym wyzwaniem dla nas, Polaków, którzy mamy takie samo jak Ty pragnienie, żeby wypełnić Boży plan, żeby odebrać to, co Bóg robi dla Polski? Co jest taką największą trudnością dla Polaków w tym, żeby wybierać Boże dzieła, a nie realizować swoich pomysłów? Gdzie tak najbardziej potrzebujemy mądrości Ducha Świętego? W którym miejscu? Myślę, że w rzeczy takiej chyba najbardziej istotnej dla chrześcijaństwa. My potrzebujemy wiary i zgody na to, że Bóg posługuje się grzesznikiem. Że Bóg posługuje się słabym człowiekiem, który nie jest idealny we wszystkim, który ma prawo popełniać błędy, który w ogromie dobra, które robi, czasami popełnia błędy. To dla mnie osobiście było chyba w walce duchowej najtrudniejsze do zaakceptowania. W momencie grzechu, w momencie porażki, słabości, że Bóg nie patrzy na mnie i nie żąda ode mnie, żebym był nieskazitelny. Tylko Bóg mnie kocha dzisiaj takiego, jakim jestem i Bóg się posługuje dzisiaj takim, jakim jestem. I Bóg wie, że pewne rzeczy robię dobrze z Jego łaski, a pewne rzeczy robię źle. I On jest w stanie wziąć wszystko w swoje ręce i wszystkim się posługiwać. Ja myślę, że w Polsce mamy duży problem z uznaniem, że ewangelizatorzy, kapłani, świeccy, żeby mieć mandat do tego, co robią, nie muszą być nieskazitelni. Zobacz, o co my się rozbijamy dzisiaj, gdy mamy do czynienia z bardzo taką niedobrą, niechrześcijańską rywalizacją, konkurencją, wytykaniem sobie błędów, że pojawiła się jakaś taka atmosfera doszukiwania się błędów, że nie możemy uznać posługi tej osoby, bo ona zrobiła to i to, czyli to dyskwalifikuje wszystko, że wydaje mi się, że brakuje takiego miłosiernego spojrzenia na drugiego człowieka, na brata, który ma prawo popełnić błąd, który ma prawo czegoś nie wiedzieć, który ma prawo powiedzieć coś nieprecyzyjnie. No po prostu ma prawo na słabość. I myślę, że diabeł wielkie żniwo zbiera, wmawiając wielu ludziom Kościoła to, że jeżeli ktoś się na czymś wyłożył,
to trzeba zdyskwalifikować całą Jego posługę. Nie wolno nam w tym kierunku iść. Każdy z nas jest grzesznikiem, ukochanym przez Boga, odkupionym przez Chrystusa. I Bóg wie, że grzeszność w nas zostaje. Pomimo Jego krwi, pomimo Jego zbawczej ofiary, to po prostu to są konsekwencje naszego grzechu pierworodnego. No, będziemy grzesznikami i tyle. I nigdy nie będziemy nieskazitelni. I teraz myślenie, że my idziemy w kierunku nieskazitelności, że ta nieskazitelność jest wymagana czy wymuszana, uważam, że jest potężnym błędem, zamykającym, wycofującym niektórych. To podejście rodzi nieufność, to podejście rodzi dużo lęków. Czy ja mogę tą osobę słuchać? Czy ona na pewno jest bezpieczna? Czy ja nie będę zwiedzony? Czy to nie jest wilk w owczej skórze? No, że my mnóstwo teraz tego słyszymy. Mnóstwo. Tak wielu ludzi, którzy mieli dobre pragnienia, którzy szukali Boga, zostało przez pewnych ludzi, czy przez pewne środowiska zapędzony w taki kozi róg, w taką duchowość lęku. Lęku przed zwiedzeniem, lęku przed to słowo bardzo często ostatnio pada, przed protestantyzacją, przed pentakostalizacją, że jakaś taka paranoja, że ludzie zamiast słuchać Słowa Bożego, nie? Przychodzę, słucham Słowa Bożego, bo potrzebuję Słowa, bo chcę żyć, to nagle przychodzę i w pierwszej kolejności włącza mi się takie wyczulenie, czy coś tam będzie nieprawidłowego, nie? I zobacz, że to jest coś, czego doświadczali faryzeusze. Oni nie przychodzili słuchać Jezusa, bo chcieli Słowo. Dzięki. Oni przychodzili do Jezusa słuchać, a może na czymś Go przyłapiemy, a może wreszcie złapiemy na jakiejś nieścisłości, a może teraz się wyłoży. I to blokuje serce na Słowo Boga. Nie można wtedy Boga zobaczyć, nie można Boga usłyszeć, bo zamiast otwartości na Boga mamy lęk przed czymś nieprawidłowym. Każdy z nas ma prawo do popełniania błędów, każdy z nas ma prawo do grzechu. Każdy z nas jest przyjęty przez Boga taki, jaki jest. I to, że jakiś ewangelizator, kapłan, świecki w czymś był nieprecyzyjny, w czymś popełnił błąd, czy gdzieś zgrzeszył, no to nie dyskwalifikuje jego posługi. Każdy z nas ma ciągle prawo do nawrócenia, ciągle prawo do tego, żeby dokonać pewnej ewaluacji, z pewnych rzeczy się może wycofać. Zresztą, gdy historycznie popatrzymy na świętego Augustyna, nie? To jest takie jego dzieło pod koniec życia, które tworzy. I tam są takie fajne sformułowania. Kiedyś powiedziałem to, to i to, ale dzisiaj z perspektywy lat muszę powiedzieć, że to jest jednak tak, tak i tak. No genialne, że święty, doktor Kościoła, jakby ma dystans do siebie, widzi, że jest w rozwoju, ma prawo się przyznać do błędów, nie? No i my dzisiaj przyjmujemy Augustyna, no nikt go nie podważa, dlatego, że tam coś nieprecyzyjnie w początkach na przykład swojej posługi powiedział. Ale dzisiaj w Polsce, no to no ciebie spotkało, mnie spotyka, no to większość takich liderów bardziej wyrazistych to spotyka, że ktoś mówi, a ty kiedyś tu zrobiłeś to, to już jesteś zdyskwalifikowany. A tu na to spotkanie nie chodźcie, bo to jest niebezpieczne. A tutaj to jest zwiedzenie, a tutaj to jest pentakostalizacja, to już nie chodźcie. No i zobaczcie, jak jesteśmy zamykani na Słowo Boga, no przez takie chore podejście, niechrześcijańskie podejście. Myślę, że to jest największa przestrzeń dzisiaj walki duchowej w Kościele. Czyli tak naprawdę chcesz, to co mówisz, dla mnie jest takie niesamowite, dlatego że ja słyszę w tym taki głos Ojca, który mówi do nas, moje dzieci, wszystko jest z wami w porządku, dacie sobie radę, róbcie to, do czego was powołuję, jestem waszym kochającym Ojcem, jesteście moimi dziećmi, zależy mi na was, pomagam wam, współpracuję z wami ze wszystkim. Czyli tak naprawdę mówisz o problemie tożsamości ludzi, którzy służą w Kościele, bo ludzie nie mając tożsamości, takiej pewności, że oni już są dziećmi Bożymi, tak? I że Ojciec już ich zaadoptował i że Ojciec już ma dla nich plan, jakby ciągle czekają na coś, tak? Na jakąś swoją doskonałość, aż wreszcie mi się uda, aż wreszcie, i często wycofują się ludzie wspaniali,
jakby w połowie drogi, tak? Bo dotknął kogoś jakiś kryzys i jakaś trudność go spotkała, ktoś o nim coś powiedział, ktoś kogoś niedowartościował i tak dalej. A tymczasem to, czym się dzieliłeś przed chwilą, to jest taki głos o to, no poczujmy się dobrze tacy, jacy jesteśmy naprawdę, kochani przez Ojca. Wydaje mi się, że wiele z tych problemów wynika z nieznajomości Boga. Mhm. Bo jeżeli ja poznałem Boga, który jest miłością, bezinteresowną, przebaczającą, taką miłością, która w pierwszej kolejności jest w stanie zobaczyć dobro, a tam, gdzie widzi słabość, to podnosi, a nie dobija. No, nie nadłamie trzciny, no nie dołamie trzciny nadłamanej, nie dogasi tego knotka. Natomiast mam wrażenie, że w wielu środowiskach jest obecna taka duchowość właśnie dołamywania, dogaszania. I to jest sprzeczne z obrazem Boga. No wyobrażasz sobie Boga, który przychodzi do ciebie i mówi: Ania, to jest grzech. Koniec. Rezygnuję z ciebie, bo zawiodłaś mnie. No nie. Nie. To jest Jezus, który podchodzi do cudzołożnicy i mówi: nikt cię nie potępił, ja cię nie potępiam. Ale nie grzesz więcej. No właśnie, Bóg to nie jest kolega, który nas klepie po ramieniu, bo to są często zarzuty do tych środowisk ewangelizacyjnych, takich ewangelikalnych, że my teraz tutaj promujemy wizję Boga, kumpla, który nie ma problemu, nie ma grzechu, rób co chcesz, ja cię kocham. Nie, nie, to nie jest tak. Ale my mamy Boga, Ojca, który podchodzi do dziecka, które się przewróciło, które popełniło błąd i je podnosi. I cały czas daje szansę temu dziecku. Cały czas widzi perspektywę rozwoju tego dziecka. No i chrześcijaństwo musi być takie. To nie może być tak. Ja jestem bardzo zbulwersowany i tak naprawdę mnie bardzo boli to, jak my podchodzimy do pewnych ludzi, nawet nie w kościele, ale po prostu w świecie, którzy inaczej myślą, inaczej czują, którzy wyznają inne wartości. Mnie to boli, jak łatwo w kościele znaleźć potężne środowiska, które pierwsze co w kontekście takich ludzi łapią za kij, za kamienie. To, co się działo przy okazji tych marszów LGBT. No oczywiście, że kościelnie, biblijnie, my nie mamy wątpliwości, że to jest grzech i że Bogu się to nie podoba i tak dalej. Ale czy naszym zadaniem jest potępić? Czy naszym zadaniem jest ewangelizować? Jeżeli ja wyjdę z kijem i kamieniem, ja nie zewangelizuję w ogóle. Ja muszę przytulić. Muszę. No, jeżeli ja znam Boga, który mnie przytula, to ja nie mogę inaczej postąpić. Ja muszę się spotkać. Ja muszę powiedzieć: Bóg cię kocha. Takiego, jakim jesteś. No dzisiaj myślisz tak, dzisiaj robisz to. Ja mam inne, inaczej na to patrzę. Ale Bóg cię kocha, nawet już nie potępia. To jest wielka walka, która się toczy o obraz Boga, o wizję Boga, o wizję Kościoła. To jest walka, która się toczy na tych najwyższych szczeblach w Kościele. Widzimy papieża Franciszka, który naprawdę ma takie ewangeliczne myślenie. I dlatego jest ono kontrowersyjne. I dlatego to bulwersuje. I dlatego to jest skandal. No bo Ewangelia zawsze będzie skandalem, nie? No i widzimy różne takie, czy nawet głosy hierarchów i tak dalej, które totalnie podważają Ewangelię i wzywają do jakichś wojen religijnych czy po prostu potępienia grzeszników. Nie wolno. To nie jest Jezus. To nie tak. To nie jest ten Bóg. Czy my wierzymy w tego samego Boga? I teraz zobacz, jeżeli my się zbliżamy do Boga, jeżeli my Go poznajemy w słowie, w modlitwie, w adoracji, w uwielbieniu, to Bóg wypełnia sobą nasze serce. Nasze oczy się zmieniają, nasze uszy się zmieniają, nasz umysł się zmienia. My mamy Bożą wizję świata, Bożą wizję człowieka. My nie musimy nawet przesadnie studiować antropologii chrześcijańskiej, bo Bóg nas wypełnia sobą i my mamy Bożą wizję człowieka. Pewne rzeczy stają się naturalne. My wiemy, co głosić. Nawet nie trzeba przesadnie tego studiować, prawda? Bo to są rzeczy, które, gdy my znamy Boga, są oczywiste.
Więc myślę, że ta walka duchowa, ona toczy się o właściwy obraz Boga, z którego wynikają postawy albo prawdziwie chrześcijańskie, albo totalnie niechrześcijańskie, ale pod płaszczykiem takiego krzykliwego chrześcijaństwa, które chce uczynić z siebie jedyną właściwą opcję wykluczającą innych. I my musimy się temu przeciwstawić, bo to jest walka o owce, to jest walka o owczarnię, która się rozprasza, to jest walka o to, żeby nie dać się zwieść owcom w wilczej skórze. Ale właśnie te wilki dzisiaj bardzo często to są ludzie, którzy kreują się na radykalnych chrześcijan, na tradycyjnych chrześcijan. No, niestety muszę to powiedzieć, na bardzo maryjnych chrześcijan. I nie wiem, czy Matka Boża jest z tego zadowolona. Bo ona zawsze mówiła: uczyńcie, co powie Jezus. A my widzimy Jezusa miłosiernego. My widzimy Jezusa kochającego grzeszników, umierającego za grzeszników. My widzimy Jezusa podnoszącego grzesznika. My musimy tego Boga głosić, tego Jezusa głosić i robić wszystko, co możemy, aby Kościół był Jezusowy, by Kościół był ewangeliczny. Bo inaczej nie przetrwa. Kościół, który nie będzie Jezusowy, nie przetrwa. I to są bardzo poważne rzeczy. Więc ta walka duchowa naprawdę trwa. W każdym z nas, bo to każdy z nas toczy tą walkę, a z drugiej strony w środowiskach, w których jesteśmy. Czyli mówisz o całkiem innym językiem, o rzeczach, które ja kocham robić w Kościele. Nauczanie, jakby doprowadzanie ludzi do przemiany myślenia, bo to jest metamorfoza. Metamorfoza umysłu, tak. Wiesz, bo jak Paweł mówił o odnawianiu się w myśleniu, to on mówił, że jakby celem naszego życia jest odnowienie się w naszym myśleniu po to, żebyśmy go lepiej poznali, tak? To nie jest, nie chodzi o to, żebyśmy pozytywnie myśleli i żebyśmy mieli pozytywne nastawienie do życia, ale naszym celem jest lepsze poznanie Boga, tak? Chodzi o to, żeby on był przez nas znany takim, jakim rzeczywiście jest, żeby jego obraz był właściwy. Tak, nasz niewłaściwy sposób myślenia jest często bardzo wielką przeszkodą w poznaniu Boga. Dlatego Bóg chce i zaprasza do tego, żebyśmy odnawiali się w Duchu Świętym, żeby nasze myślenie stawało się Bożym myśleniem i otwierało nas na widzenie Jego dzieł. Umysł Chrystusowy, tak. To jest też, o tym mówiłeś, że mamy tą mądrość w sobie i ona jest możliwa wtedy, kiedy trwamy w Słowie, kiedy odnawiamy się w naszym myśleniu, wtedy ten umysł Chrystusowy, on jest obecny w nas i wtedy możemy robić dzieła, które On dla nas przygotował, tak? To jest właśnie taka logika w tym. To jest ten kierunek, który święci nam też pokazują, że jak my czytamy biografię tych świętych, to oni byli bardzo łagodni często względem grzeszników. Oczywiście mieli wielką gorliwość o Królestwo Boże, nie? Pałali tą gorliwością, ale potrafili być bardzo miłosierni. Skąd się to brało? No oni byli w Bogu. Oni mieli przemienione myślenie. I stąd też często w swoich czasach i w swoich środowiskach byli uważani za wariatów, za ludzi źle myślących. My nie możemy o tym zapominać, że zanim święci stali się świętymi kanonizowanymi, to oni straszne cierpienia przeżywali w swoich wspólnotach zakonnych, diecezjalnych, w swoich rodzinach, w swoich środowiskach. Byli niezrozumiani, odrzuceni. Dlaczego? Bo mieli myślenie Jezusa. I przecież ta wizja Faustyny, która widzi swoją kanonizację, nie? Łagiewniki wypełnione ludźmi, ona jest ciekawa, co się tam dzieje, próbuje się przedostać, ci ludzie ją biją, plują, podkładają nogi. I ona cierpi, ale im bardziej właśnie idzie do przodu, nagle staje na ołtarzu i ci sami ludzie wyciągają ręce: Faustynko, proś na miłosierdzie, nie? No to jest to. Zanim ona się stała świętą, to ona była posądzona o chorobę psychiczną, że jest wariatką, że jest pyszałką, że ona się wynosi, że jest... No możemy przecież znaleźć współcześnie wiele analogii. Wiele razy przeżywamy to,
że im bardziej jesteśmy Jezusowi w myśleniu, tym bardziej jesteśmy nierozumiani nie przez świat, przez braci i siostry. Czyli życie według planu, odnowienie się w swoim myśleniu i realizowanie tego, co Bóg zaplanował dla nas tutaj na ziemi. Jesteś ekspertem w tym. O nie, może za duże słowo. Ja jestem cały czas bardzo młody, jeżeli chodzi o posługę i co to jest 10 lat w ewangelizacji, nie? Natomiast... Patrząc po owocach, myślę, że nie ma w tym przesady, mówiąc o tobie jako o kimś, kto nabył takiego doświadczenia, że śmiało mogę przyjść do ciebie jak do eksperta w ewangelizacji. No, dziękuję. Natomiast to jest też takie piękne i jakby tego uczę się od szkoły ewangelizacji, że my ciągle musimy być uczniami, my ciągle musimy się uczyć, ciągle musimy szukać Boga. To jest też jedna z bardzo ważnych idei świętego Benedykta. Szukać Boga, ciągle, do końca życia szukać. Nie? Szukać tego, gdzie On jest, w czym On jest. Uznawać, że to, co wiem dzisiaj, to nie jest wszystko. Nie jestem ekspertem, który ma wszystko. Jest, i mogę już coś wiedzieć, ale jeszcze się nie okazało, kim będziemy. Nie? Jesteś częścią Kościoła. Jeszcze tak? Bóg ma wiele do powiedzenia. To jest fascynujące, bo no zaraz, co by się stało, gdybyśmy stwierdzili, że my już wiemy wszystko o Bogu. Nie? Zamknięty umysł. No, ale znowu niektórzy się próbują tak zachowywać, że my już wiemy wszystko. Nie? Już na wszelką nowość jesteśmy zamknięci, nigdy tak nie było. Nie. Właśnie gdy zdecydujemy się na to, żeby żyć w Bożym prowadzeniu, to my się decydujemy na permanentne zaskakiwanie. Bóg ciągle nas zaskakuje. Odcienie Jego miłości ciągle zaskakują. Jego przebaczenie ciągle zaskakuje. I chociaż człowiek wiele razy doświadczał Jego miłosierdzia, no to ciągle to jest niesamowite, jak On potrafi to robić, że to jest ciągle takie świeże, nowe. To jest piękne, nie? Nie wiem, do jakiej formy modlitwy jeszcze mnie Bóg zaprosi. Nie wiem, do jakiej formy ewangelizacji mnie jeszcze zaprosi. Być może każe mi robić coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie robił. Nie wiem. Niedawno spędziłem miesiąc na pustelni i z jednej strony czułem bardzo mocne takie Boże zaproszenie do tego, żeby tam być. I nie miałem wątpliwości, że mam tam być przez miesiąc. A z drugiej strony byłem tak zaskoczony, bo jednak jestem takim człowiekiem dosyć dynamicznym, ciągle wśród ludzi, więc niektórzy się bali. Boże, czy ty wytrzymasz milczenie bez telefonu? To było tak niesamowite. Ja nie chciałem stamtąd wyjeżdżać. Ja się czułem jak ryba w wodzie właśnie. Tylko w Bogu, na modlitwie, w nocnych czuwaniach, w adoracji, w takim permanentnym uwielbieniu. No to było niesamowite. Bardzo mnie Bóg zaskoczył. Ja się nie wyobrażałem sobie, że to aż tak może być niesamowite, nie? Więc nie wiem, do czego on jeszcze zaprosi, nie? Więc z drugiej strony właśnie to takie bycie otwartym na nowe namaszczenie, na nowe zaproszenie. Nie wiem, czego Bóg jeszcze będzie oczekiwał, ale wiem, że dopóki będę w czujności, dopóki będę z uchem przy sercu Jego, przy Jego sercu, dopóki będzie we mnie ta otwartość, że Bóg jest większy i nie powiedział jeszcze wszystkiego, to jest szansa, że za tym nowym pójdę, że się tego nowego nie wystraszę. Ale jeżeli tego nie będzie, to zrobię mur, którego nie przekroczę, bo powiem, nigdy tak nie było, nigdy tak nie będzie. Nigdy Bóg tak nie mówił wcześniej w Kościele, to dlaczego nagle dzisiaj tak mówi? To przecież mógł 500 lat temu już to pokazać, czemu nie było? I niektórzy tak mówią w Kościele. Nie wolno tak. Nie wolno tak, bo Bóg jest Bogiem i ma prawo mówić nowe rzeczy, tak jak Izrael miał prawo tysiące lat czekać na Mesjasza. Mhm. I też można by powiedzieć, że wcześniej taki nie był, nie przyszedł wcześniej, nie? Że to była totalna nowość. I kto go zobaczył? I kto go odkrył? Tylko ci, którzy byli otwarci na Boga. Tylko ci, którzy mogli się wznieść ponad swój schemat. Wszyscy, którzy byli w schemacie, w więzieniu schematu, nie byli w stanie przyjąć Jezusa. I wydaje mi się, że do dziś jest tak samo, że jeżeli będziemy w niewoli schematu modlitwy, duchowości, wizji Kościoła, w schemacie tradycji przez małe te, to my nie będziemy w stanie zauważyć Jezusa, który przychodzi dzisiaj. I dzisiaj się objawia, i dzisiaj woła, i dzisiaj mówi, nie?
ile my stracimy no takich Bożych widoków przez to. Ile Królestwa Bożego na ziemi mniej. I ile ludzi mówi, no gdzie jest Boże Królestwo? Jest, no nie ma, gdzie jest Bóg? Tak, gdzie jest ta moc, nie słyszę, potęga. Nie widzę. No niby tu piszą takie rzeczy w Słowie Bożym, czy teraz tego nie ma? No nie ma, jeżeli jesteśmy za murami, którymi się obarykadowaliśmy. Tak, a wiesz, jak sobie radzisz z ludźmi, którzy przechodzą przez kryzysy w Twojej wspólnocie, którzy no, mają na pewno, przeżywają swoje trudności, dlatego że każdy wzrost jest związany z tym, że przechodzimy przez momenty, w którym naprawdę musimy zmienić myślenie. Okazuje się, że mam jakieś przekonania, które też są fałszywe. Jak sobie radzisz, formując ludzi do dojrzałości? Ja mam wrażenie, że sobie nie radzę, ale jakby powiem to, co staramy się robić. Co jest potrzebne, żeby wyjść z kryzysu? Jest na pewno potrzebna wiedza o istocie kryzysu, o przyczynach kryzysu, o tym, po co kryzys jest i jak z kryzysu wychodzić. To jest na pewno bardzo potrzebne. Potrzebne jest towarzyszenie w kryzysie, czyli ludzie z autorytetem, którzy dadzą słowo, którego ktoś się może uchwycić. Jest potrzebna modlitwa w kryzysie, czyli wstawiennictwo braci i sióstr. I jest potrzebny czas. Jest potrzebny czas na to, by człowiekowi w kryzysie okazać miłość, żeby nie przyspieszać wychodzenia z kryzysu. Ja popełniłem wiele błędów w swoim życiu, próbując przyspieszać wyjście z kryzysu, popędzając, denerwując się, dlaczego ktoś jeszcze nie jest w stanie, no przecież tak ewidentnie tu widać, co trzeba zrobić, no zróbżesz to. Ja jestem też choleryk, więc to sprzyjało, nie? Ale właśnie Bóg mi to pokazywał i uczył mnie tego, że jest potrzebny szacunek do człowieka w kryzysie, że musi przyjść moment na wyjście z kryzysu. I kryzys człowieka we wspólnocie jest też bardzo ważnym momentem formacyjnym dla osób, które się tym człowiekiem zajmują. To jest ważny moment formacyjny, który uczy miłości, cierpliwości, akceptacji, że ten człowiek jest w takim stanie i być może jeszcze długo będzie, żeby go kochać, przyjmować takiego. I myślę, że coś, co jest bardzo ważne w towarzyszeniu i w wychodzeniu z kryzysu, to jest ta miłość cierpliwa okazywana przez braci. Że ona ma bardzo ważny wpływ na możliwość wyjścia z kryzysu. I tego się uczymy, trzeba się tego uczyć, w tym się trzeba nawracać, bo tu, jeżeli chodzi o kryzys, no Bóg gra pierwsze skrzypce jako wyzwoliciel. I głoszenie słowa temu człowiekowi, które jest w kryzysie bardzo trudne, żeby miał odwagę słuchać Boga i robić to, co Bóg mówi, nie? Znowu, jakby nie ma sposobu wyjścia z kryzysu innego niż słuchać Boga i w odpowiednim momencie zrobić to, do czego Bóg zaprasza. Nawet gdy Bóg zaprasza w kryzysie do rzeczy trudnej, która z pozoru pogłębi kryzys. No to właśnie to towarzyszenie, żeby cały czas człowiek słuchał Boga w tym. Czyli stworzenie takiego przekonania, że Bóg jest po naszej stronie i że Bóg sprzyja i że Bóg z każdego kryzysu jest w stanie nas wyciągnąć, jeżeli z Nim chcemy współpracować. Dla tych, którzy są w Bogu, wszystko przyczynia się ku dobremu. Oczywiście w kryzysie jest trudno w to uwierzyć. I sam wiem po sobie też, że człowiek w kryzysie się często buntuje przeciwko tym słowom, że to jest ku dobremu. Nie? Więc i omadlanie, i głoszenie, ale danie takiej miłości praktycznej, w której ten człowiek w kryzysie poczuje się bezpieczny i będzie w stanie to słowo Boga przyjąć, to jest to, co my możemy zrobić. Nie? Cieszcie się i radujcie, tak? Bo radość Panu jest naszą siłą. Tak, to też jest ważne, żeby ludzie, którzy nam towarzyszą, nie, żeby mieli radość, która zawsze podnosi, bo Bóg jest naprawdę Bogiem, który ma wielkie pokłady radości dla nas i optymizmu, tak? No tak. Zaprosiliśmy Cię do współpracy przy okazji wydarzenia Nocy Chwały.
mamy takie pragnienie, żeby stawać razem, żeby zwołać jak najwięcej środowisk w Polsce, które pracują w budowaniu Królestwa Bożego. I wołamy o to, żeby przygotować wszystko, żeby mógł wkroczyć Król Chwały. I powiedz coś dla naszych słuchaczy takiego, dlaczego warto jednoczyć się, dlaczego warto się wspierać, dlaczego warto być takim supportem dla siebie, mówić o sobie dobrze, błogosławić, nie przeklinać, nie krytykować, nie wytykać palcami, ale chwalić się i być naprawdę ludźmi takimi, którzy strzelają do jednej bramki, mają jeden cel. Odpowiedź jest bardzo prosta, bo taki jest Bóg. Bóg jest jednością. Jedność jest bardzo ważnym znakiem obecności Boga. Jedność jest owocem Ducha Świętego. Jedność jest potrzebna dla budowania Królestwa. Jeżeli będziemy jedno, świat uwierzy. I oczywiście, że doświadczamy tego, że to, co w Bogu najważniejsze, to, co dla Boga najważniejsze, jest przestrzenią wielkich walk duchowych. I my tego doświadczamy. Że ze sobą czasami rywalizujemy, konkurujemy, że właśnie to, co mówiłem, czasami skupiamy się na rzeczach drugorzędnych, które nam nie pasują, zapominając o tym, co jest pierwszorzędne i co wszyscy mamy wspólne. Jeżeli będziemy się znać, jeżeli będziemy ze sobą rozmawiać, jeżeli będziemy się traktować jak bracia i siostry, to zbudujemy jedność. Wszędzie tam, gdzie ktoś, ktokolwiek będzie dążył do tego, by być ponad. Tam jedności nie będzie. Więc ja też zapraszam do tego, żebyśmy właśnie stanęli w takim jednym szeregu, nie? Jak bracia i siostry, którzy mają to samo pragnienie, którzy mogą różnić się różnymi spojrzeniami czy pewnym stylem. Niemniej jednak u fundamentu, u podstaw my wszyscy mamy Jezusa. I czy my Go ubierzemy w szatę czerwoną, niebieską czy białą, to jest drugorzędne. I myślę, że coraz więcej środowisk to odkrywa. Mam nadzieję, że między innymi to spotkanie, ono się przyczyni do wznoszenia się ponad taką czepliwość, w której nieraz uczestniczymy. I mówię też o sobie, bo jako grzesznik też nie jestem gdzieś tam wolny od jakichś takich historii czepliwych, co nieraz można było ode mnie usłyszeć. Niemniej jednak wszyscy się rozwijamy, wszyscy chcemy stawiać kolejny krok, wszyscy chcemy być coraz bardziej Jezusowi, więc warto być w tym razem, warto się w tym wspierać, warto się o to modlić i warto właśnie wzajemnie sobie w tym błogosławić. Idziemy różnymi tempami, bo to jest w zależności od naszej indywidualnej relacji z Bogiem, od tego, w jaki sposób Bóg chce w nas i przez nas działać. Niemniej jednak wszyscy mamy tego samego Ojca, wszyscy mamy ten sam cel i wszyscy mamy takie same pragnienia. A z drugiej strony to jest też takie piękne, że tam, gdzie się spotykamy, rozmawiamy, gdzie też doświadczamy swoich różnic, czy to w rozmowie, czy w takim doświadczeniu już praktycznym, bezpośrednim, tam na pewno łatwiej je zrozumieć. Nie? Tam na pewno jest większa szansa zrozumieć, dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej. A odpowiedź na to pytanie, dlaczego to tak wygląda, w takich sytuacjach jest naprawdę bardzo zaskakująca i pokazuje, że są to rzeczy nie bardzo istotne. Więc mam nadzieję, że się spotkamy razem na tym wydarzeniu, że będziemy razem Boga wielbić, że będziemy sobie błogosławić, że będziemy sobie życzyć świętego, pełnego uwielbienia i mocy Bożej roku. No ja na pewno na to liczę, więc bardzo serdecznie zapraszam.